Sofia! Najtrudniejsze jest to, żeby to wszystko, co się tu zadzieje, było autentyczne, bo to nie ma znaczenia, czy to ma 8 minut, czy to by był pełen film fabularny. No zawsze trzeba w każdej scenie nawet, czy w każdym momencie być autentycznym, znaczy chce się być. I chce się autentycznie wykreować ten świat, więc mamy te same zadania co zwykle, tylko to jest skrócona forma, więc może wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście dostajesz ten tekst i w te kilka minut musisz wykreować z krwi i kości postać. No ale to jest szalenie ciekawe wyzwanie. Przejdźmy sobie teraz całość jeszcze raz, tylko tak powoli, będziemy sobie opowiadać, dobra? Współpraca z Antkiem i Pawłem bardzo fajnie nam na tych próbach szło. Rzeczywiście miałam wrażenie, że my też te teksty trochę, no, pracowaliśmy nad nimi, coś zmienialiśmy i rzeczywiście jakby stworzyliśmy jakieś takie mocne trio. Mam wrażenie, że bardzo dobrze się zrozumieliśmy, jakby te próby przebiegały sprawnie, czy w realu, czy w pewnym momencie na Zoomie dla bezpieczeństwa. Wiadomo, jaki jest czas i też o to dbaliśmy, więc rzeczywiście jako trio myślę, że działamy bardzo sprawnie. Chcesz zobaczyć? Co? Trupa. A boisz się? Czego się bałam? Niczego się nie bałam. Taka jest naprawdę. Oczywiście zawsze są jakieś lęki, czy podołamy i tak dalej, ale tak naprawdę starałam się skupić na tym, żeby to też była zabawa, żebyśmy się tym bawili. Mieliśmy do opowiedzenia 9 różnych historii. I ja nigdy nie grałam tak różnych postaci i strasznie się też na to cieszyłam, że mogłam sobie pograć bardzo współczesne też kobiety. Jedne starsze trochę, drugie trochę młodsze, mniej dojrzałe ode mnie może. Antek mnie zaskakiwał. No myślę, że codziennie trochę się zaskakiwaliśmy nawzajem. Myślę, że ja go też zaskoczyłam. Mieliśmy taką scenę w salonie masażu i tam grałam troszeczkę psychopatyczną masażystkę, moim zdaniem. I rzeczywiście tam chyba tak mocno, powiedzmy, starałam się go prześladować, niestety. I nie wiem, czy Antek się zdziwił na początku, czy nie, ale nawet go ostrzegałam, że Boże, okropnie się gra takie rzeczy, jak lubię cię prywatnie, a muszę być okropna dla ciebie przez 12 godzin, no ale na tym polega ta praca. Pan za bardzo na środku, to jest na nerki, to pan musi w lewo bardziej, na lewo. W lewo. W lewo. Lewo. No jak w lewo, jak dalej nic już w lewo nie ma. Stopa się kończy po prostu normalnie. No jak w lewo. To Zosia Wichłacz. Zapraszam serdecznie na serial Pisarze na krótko, sezon drugi. Oglądajcie nas już na początku 2021 roku, już niedługo, w Kanal Plus.